Nasza walka o wolne sądy trwa od 2017 roku. W setkach miast i miasteczek, podczas dziesiątek demonstracji, zimą czy latem, niezmiennie trwamy w obronie trójpodziału władzy. Przekonaliśmy główne siły opozycyjne do podpisania paktu na rzecz naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwości. Dotarliśmy do instytucji europejskich, które reagowały na łamanie w Polsce praworządności. Przekonaliśmy także Andrzeja Dudę, by zawetował dwie ustawy. Tę o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Niestety później uległ on naciskom prezesa. Jest rok 2020 i chociaż nie wierzę, że wciąż musimy w tej sprawie protestować, nie przestaniemy ani na chwilę. Wybrani zgodnie z prawem sędziowie i sędzie zarekomendowali na urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędziego Włodzimierza Wróbla. Jednak Andrzej Duda zignorował ich głos. Niezawiśli sędziowie i sędzie nadal potrzebują naszego wsparcia. Dlatego aktywiści i aktywistki Akcji Demokracji stworzyli dla nich Księgę Solidarności z prawdziwymi sędziami. Wyrażają w niej swoje głosy poparcia dla tych sędziów i sędzi, którzy niezmiennie stoją w obronie naszych praw i po stronie państwa prawa. Spotkaliśmy się też symbolicznie z sędzią Wróblem. Sędzia Wróbel zgodził się przyjąć w imieniu wszystkich prawdziwych sędziów i sędzi Księgi Solidarności. Jestem ogromnie wam wdzięczny i przekażcie to wszystkim, którzy są zaangażowani w akcje, w inne ruchy, z którym towarzyszycie. Wie pan, ja ciągle wierzę w to, że istnieje obiektywne dobro, obiektywna sprawiedliwość i to jest coś, co człowiek rozpoznaje intuicyjnie. To trzeba to pokazać. Praworządność trzeba pokazać. Znaczenie tego słowa, bardzo tajemniczego, trudnego czasami do zrozumienia. Trzeba po prostu ludziom pokazywać w bardzo codziennych sprawach. No to, co państwo robicie, jest wspaniałe. Ogromnie to doceniam i pamiętam takie momenty tutaj zresztą na tym placu parę lat temu, kiedy trudno było opanować wzruszenie. Patrząc na napis, to są nasze sądy, tak? To ja powinienem wam podziękować, nie otrzymywać takiej księgi.